ale ostrzegł mnie, żebym przypadkiem nie stała się dewotką, bo grzechy to on wybacza, ale głupoty nigdy. Teraz niepokojnie słucha tego, co mówi żona, i ona wstaje z łóżka i podchodzi do sali. Ale jak ja już kocham, to na maksa. I nie umiem inaczej, wybacz mi Boże. Wiola nachyla się, nachyla się nad Sarą, dotykasz jej włosów. Ale za to ty, młoda, masz duże szanse ujrzeć Boga. Im większą grzesznicą będziesz, tym bardziej on cię pokocha. A, jesteś stary numer bilardo. Uczę cię grać bilardo. Tak. Stary numer. Stary. Rozumiem, że jest to scena, do której potrzebny jest duży dekolt, tak? Jeżeli chodzi o kostiumy. Stary. Ale proszę nie wykorzystywać, to próba tylko, dobrze? Nie, no ja właśnie bardzo. Dobrze, przy stole Bo spróbuje nauczyć Amandę gry w pon. Staje za nią, pomagając jej właściwie uderzyć w bilę. Amanda uderza i posuwa do koszyka pełną bilę. Ktoś podsuwa mu przed oczy białą bilę. Ucisk. Pojawi się ucisk. Nasz lek pomaga te złe wspomnienia usunąć jedynie przy pomocy siły woli. Ty skurwiel, to druga sprawa ślepego. Miałem się do niego nie mieszać. I życie zależy teraz ode mnie, twojego bogactwa również. No, 25%. Gdzie i kiedy? Wiadomość prześlę ci przez Amandę, to mi zapewni bezpieczeństwo. Amanda! Gdzie ona, pinda, poszła? Jak mogę się zgubić, skoro nie wiem, gdzie iść? Kopałeś mnie w niezły kówno. Mniej grzmotów w ustach, więcej piorunów w garści. Tym razem nie możesz dać plamy. Twoja dusza jeszcze widzi ślepy, ale musisz uwolnić dziewczynę. Niech bogactwo nie kusi cię na poproszenie. W ogóle ona nie podaje jej tego noża. Ona powinna jej podać. On leży na ten, kładzie ten nóż na blacie. Może czy w połowie drogi między sobą a nią i robi dwa kroki w tył, nie? Aha, to wiesz, dobra, to potem... No dobra, połóż nóż na ziemi i odejdź. Dobra, ale mogę po tych kwestiach powybieraj. Ała, pomocy! Do pokoju wchodzi ucisk. Ucisk! Jestem, słucham, co się dzieje w ogóle. Przyszedłem tutaj, sam. Masz kartę? Oczywiście, sama. Simloki masz? Zabierz jej to, aha, ona musi mieć, nie, jakiś ten. Nie, jeżeli jest tak, że... Przecięłaś. No ale tu leży ten nóż. I rzuciłam ten nóż, nie? No ale ja innym nożem, tak? Bo ja innym nożem cię przecinam, nie tym, co tu leżą. Słuchaj, umownie niech będzie to inny nóż. Załóżmy tam. Czy nie śledził? Babcia wraca o 8. Babcia wraca do domu o 8 i do tego czasu ma was tu nie być. I czas, dobry. Scena 12. Nie spieszy się już, padać. Co? Właśnie zaczynam. Zaczynam! Nie podnosi dwa blok, podjeżdża samochód Amandy. Amanda zagląda do rebki, upewnia się, że... To ja, poczekaj, do mnie było. Siedzisz w samochodzie. Podjeżdża, moja scena, poczekaj, gdzie ja mam ten samochód? A mogę mieć bałagan w torebce? Możesz. Jeżeli on do niej podejdzie... Jestem. Sprawdzę podejrzy, tylko. Wiesz. Czy ta ją drasnęła? Czy jest wszystko w porządku? Jasne. I? Tym samym. Byłbyś, to może ja będę czytał twoje kwestie, jak na to zareagujesz, Adasz. Byłoby coś wiesz. Takich pion 2 miliony. Sam fakt tego, że ona jest przerażona kompletnie, już wyjaśnia wszystko. Nie, nie ma co budować tutaj, że on będzie jej rozkładał nogi, wiesz, nakładał kondoma czy coś. No. Tego się nie było w polskim filmie, scena nakładania kondoma. No w każdym razie... Fabularnym. W dokumentach tylko. Adaś. Wiesz co, nie, chyba, nie róbmy tutaj żadnych tych. Tą choreografię i tak musimy ułożyć konkretnie w pokoju. Dobra, ale pod kamerę, pod kamerę i pod przestrzeń, bo poczekajcie. Jeżeli jest łóżko na przykład, jeżeli jest łóżko, to...
przepchnięcie z jednej strony na drugą to wszystko już daje miejsce. Tak, jeżeli tak, jest, tak, wiesz, jeżeli to jest gdzieś na bliskim tym, dopchnięcie na ścianę, nie? To, że wiesz, zobacz, zobacz jaka jest różnica, Darek jaką ma rękę. Nie, na długość, no. Wyciągnij na max. Trzymaj mnie, no. Załóż mnie. A tak, no. Widzisz, ja nic mu nie mogę zrobić. Tak. Mogę go chwytać za rękę tylko. Rozumiesz, jest klask. Dobrze, bo rzeczywiście brakowało mi coś. Konsekwencją tego, ty leżysz, Adaś, na ziemi i... Wiedziałem, że coś się stanie. Co się stało? Kurwa. Zepsuło się. Słaba broń. Bogactwo, którego szukałeś, było w tobie. Czuwaj, partnerze. My tu gadu, gadu. Dobre, Niemcy w Wejerowie na rowery wsiadają, tak? No bardzo bym chciał, jeżeli mogę. Bardzo proszę, proszę. No słuchajcie, to mniej więcej możemy na tym zakończyć nasze próby i czytania. Nie spróbujesz, póki się nie przekonasz.